My śpiewaliśmy utwory po to, żeby ludziom pomóc. Nie chcieli, mówię to w zespole Armia, to była pomoc duchowa człowiekowi. Szczególnie te koncerty w Jarocinie, gdzie zjeżdżało się mnóstwo osób i nagle się okazywało, że można powiedzieć, że nas jest bardzo dużo, to jakby misją artysty było podnosić człowieka na duchu, że mimo tego, że żyjemy w państwie totalitarnym, to jednak mamy odwagę na przykład mówić o sprawach, o wolności na przykład, o wolności, nie? Więc my śpiewaliśmy ludziom o wolności, no tak. Że człowiek może być wolny, mimo tego, że żyje w zniewolonym kraju.